Dla mnie jest to taka środowiskowa opowieść, dlatego że jest to o aktorach, o teatrze. Jest też zastosowany taki manewr spektaklu w spektaklu, który jest zawsze bardzo interesujący. Myślę, że dla widza, który przyjdzie, ten spektakl będzie takim uchyleniem rąbka tajemnicy, jak to wygląda w teatrze, te przygotowania. No, oczywiście nikogo nie interesuje, widz przychodzi, ogląda już jakiś tam efekt, a nie wie, ile wysiłku, trudu, ile emocji towarzyszy pracy nad spektaklem. My tutaj jeszcze mamy taką dodatkową warstwę. Ja myślę, że ten spektakl też się właśnie w to wpisuje. A propos rocznicy o teatrze publicznym w Polsce, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. To znaczy cały czas istnieje ta zależność kultury od polityki. To jest ze sobą nierozerwalne kompletnie. Pani Kamińska! Pan Kamiński! Pan Rybak! Panna Pięknowska! Raz! Pan Niedzielski! Idzie się! Pan Damse! Jest! Pan Skibiński! Dyrektor Karzyński, który walczy o życie. To znaczy teatr jest jego życiem i on walczy o życie, o to, żeby ten teatr się utrzymał. Za wszelką cenę. Właściwie jest to człowiek, który się jest w stanie zgodzić na wszystko, byle utrzymać Teatr Wileński, byle on funkcjonował w dalszym ciągu. Zaprosił ciekawego artystę, gwiazdę. No i tutaj są takie rozbieżne oczekiwania. My czekamy na artystę, który ma pomóc temu teatrowi no, w pewien sposób stanąć na nogi, to znaczy na nowo jakoś tak finansowo się odbić. Dyrektor Karzyński myśli sobie, że w związku z tym, że będzie Bogusławski gościnnie grał w spektaklu, zaprosił gubernatora i za pomocą właściwie tego aktora, tej gwiazdy będzie chciał zdobyć finansowanie w następnych latach.